Jak wędzić szynkę? Jest to pytanie, które wielu domorosłym wędliniarzom spędza sens powiek. Wielu próbuje i nie potrafi uzyskać tego, co tak naprawdę by chcieli. Innym wychodzi zbyt sucha, innym zbyt wilgotna. U niektórych jest widoczne szare oczko w środku, co naprawdę nie jest pożądanym efektem. Masz po prostu dwa końce tej siatki i ją związujesz jak sznurek. Nie używasz wtedy przędzy, a siatkę masz w całości zawiązaną. Teraz możesz postąpić na dwa różne sposoby. Albo właśnie tak przygotowałem szynkę, powiesić na kij, z tym, że wkładam. Z powrotem włączam gaz, bo ona na pewno troszeczkę przestudzi mi wodę. Druga szynka tak samo wędruje od razu w wodzie. Super. Włączam sobie swój timer z termometrem. Co dodaję, żeby ona była naprawdę smaczna, żeby tak wyglądała, żeby była soczysta. Polecam Ci zrobić taką szynkę. Przede wszystkim najpierw bez przypraw, żeby poznać ten naprawdę smak szynki. Jest genialny. Zachęcam Cię do tego bardzo, bardzo mocno.